Szanowni Państwo, witam na dzisiejszej konferencji prasowej. Miło mi powitać. Tematem naszej dzisiejszej konferencji jest sytuacja tutejszego szpitala powiatowego w Turku i zwłaszcza, że sytuacja tego szpitala coraz bardziej niepokoi mieszkańców powiatu tureckiego. Prawda jest taka, że szpital w Turku jest też ofiarą całego systemu i wieloletnich zaniedbań dokonywanych przez kolejne rządy, ale także przez rząd Prawa i Sprawiedliwości i politykę drenowania, można powiedzieć, systemu opieki zdrowotnej przez ostatnie 6 lat, złego zarządzania siecią szpitali, nieuzupełniania rąk do pracy, ale także powiększania się luki finansowej, która w systemie powstaje, a więc rzeczywistych kosztów i wyceny świadczeń i realizacji świadczeń medycznych, świadczeń zdrowotnych w stosunku do przekazywanych na to nakładów finansowych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ale po kolei, Szanowni Państwo, szpital powiatowy boryka się dzisiaj z trzema problemami. Pierwszy to jest systemowy problem w Polsce, czyli brakiem rąk do pracy. Z tego powodu nie funkcjonuje już tutaj oddział wewnętrzny i grożą tak naprawdę kolejne wyłączenia w kolejnych oddziałach. Ten problem dostrzegany jest w całej Polsce. Od wielu lat mówimy o tym, że trzeba poszerzyć liczbę przyjęć na studia medyczne, trzeba wprowadzić zmiany systemowe polegające na zwiększeniu również liczby specjalizacji, które co roku mogą dawać ręce do pracy. Jako Polska 2050 pokazaliśmy szczegółowy dokument Ludzie Zdrowia, co po pandemii, czas postawić faktycznie na zdrowie. I w tym dokumencie wskazujemy, jakie systemowe rozwiązania trzeba dokonać, by pilnie te właśnie miejsca w poszczególnych zawodach medycznych, w poszczególnych zawodach braki kadrowe, wakaty w poszczególnych zawodach medycznych uzupełnić. To jest oczywiście skrócenie, przyspieszenie procesu edukacji w poszczególnych zawodach medycznych, ale także zatrzymanie medyków w Polsce, czyli podniesienie płacy dla pielęgniarek, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych. Teraz w pandemii w sposób szczególny odczuliśmy, jak duży deficyt mamy w poszczególnych zawodach medycznych i jak pilnie potrzebujemy uzupełnienia tych rąk do pracy. Drugim problemem systemowym, z którym boryka się również szpital powiatowy w Turku, to niedofinansowanie. Luka w 2019, luka zdrowotna polegająca na właśnie niedofinansowaniu i różnicy rzeczywistych kosztów usług medycznych do wycen Narodowego Funduszu Zdrowia zamykała się już kwotą blisko 3 miliardów złotych. Proponujemy w ramach naszych rozwiązań, by nie tylko na nowo wycenić procedury medyczne w oparciu o taki jednostkowy, rzeczywisty koszt świadczenia tych usług, bo wraz ze wzrostem nakładów jeszcze bardziej niewspółmiernie rosną nam koszty szpitali powiatowych, no ale za tym oczywiście musi być uregulowanie systemowe związane z oddłużeniem tych szpitali, pewnie ostatnim, a potem pracy na poszczególnych benchmarkach finansowych, tak by faktycznie nie przekraczać tych rzeczywistych kosztów ponoszonych przez szpitale. W tym zakresie, Szanowni Państwo, dość jasno wskazujemy na konieczność zrealizowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2019 roku, który uznał, że niedofinansowanie szpitali powiatowych, takich jak ten, który stoi za nami, jest problemem systemowym w Polsce i musi zostać rozwiązane. Odpowiedzialność za to ponosi minister zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia, który w sposób permanentny przerzucają koszty funkcjonowania tych szpitali na jednostki samorządu terytorialnego, co jest niezgodne z ustawą o finansowaniu świadczeń zdrowotnych. No i oczywiście mamy trzeci problem, czyli potrzebę systemowego rozwiązania związanego z zarządzaniem świadczeniami zdrowotnymi w Polsce. Prawda jest taka, że lać paliwa do dziurawego baku nie ma sensu. Ten bak, ten silnik opieki zdrowotnej również wymaga naprawy i w związku z tym proponujemy całe przemodelowanie świadczeń zdrowotnych, które pozwolą takie szpitale jak ten
w Turku odciążyć od pracy, która mogłaby być na co dzień wykonywana w ramach świadczeń ambulatoryjnych albo takich placówek jednodniowych, również przy włączeniu do tego lekarzy rodzinnych w ramach, pracujących w ramach placówek podstawowej opieki zdrowotnej, ale także, Szanowni Państwo, całym przemodelowaniem systemu, tak by to pacjent w tym systemie był na pierwszym miejscu. Dziś pacjent, wychodząc z podstawowej opieki zdrowotnej, od swojego lekarza rodzinnego, często nie wie tak naprawdę, jak odnaleźć się w systemie. My proponujemy rozwiązania takie, które wskazują, że pacjent, który jakby dostaje skierowanie do lekarza specjalisty na szczegółową diagnozę, badania laboratoryjne, nie potrafi się odnaleźć w systemie, a jeszcze do tego znaleźć w tym systemie dostępnego badania i dostępnego lekarza specjalistę. My chcemy, by w tym zakresie to lekarz odpowiedzialny, dotychczas nazywany lekarzem rodzinnym, mógł brać za pacjenta swoją odpowiedzialność, to on ma go umawiać na kolejki do lekarzy specjalistów, szukać mu miejsce w szpitalu na potrzebny zabieg czy operację i ściągać tym samym odpowiedzialność samego pacjenta. Te systemowe zmiany myślenia o służbie zdrowia są konieczne. Tak jak powiedziałam, pandemia pokazała, jak głęboki deficyt mamy rąk do pracy w poszczególnych zawodach medycznych, ale także jak doskwiera nam bardzo permanentne niedofinansowanie opieki zdrowotnej od wielu już lat postępujące. Tak jak powiedziałam, na co zresztą wskazuje sam wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Dzisiaj mamy naprawdę samorządy zainwestowały ogromne pieniądze, zresztą tu również w szpitalu mamy tego przykład, samorządy zainwestowały w tomograf, który nie może być dla pacjentów dostępny, i pacjenci chcą skorzystać z badań tomografu, albo muszą się udać, nie będąc pacjentami tego szpitala, albo muszą się udać do innej placówki medycznej, albo muszą zapłacić za badanie. No, to jest hucpa tak naprawdę, bo w gruncie rzeczy świadczenia tego typu są nielimitowane i nowe kontrakty powinny być również uwzględniane. I dzisiaj, jeżeli szpital czy w Turku, czy w Koninie, czy w Gnieźnie posiada taki sprzęt, powinien on być dostępny dla pacjentów, którzy takiego badania według lekarza swojego rodzinnego potrzebują. Niestety mamy wrażenie, że działania podejmowane przez rząd są markowane, a dowodem na to są właśnie problemy, z którymi borykają się dzisiaj szpitale, takie jak ten szpital w Turku. Jeżeli chodzi o takie podjęte działania, ja podjęłam, znaczy wysłałam do pana dyrektora szpitala pismo, by ustalić stan rzeczy, i będę zabiegać w Narodowym Funduszu Zdrowia o to, aby tego typu świadczenia, jak świadczenie niewykonywanym tomografem, który trafił do tego szpitala, mogły otrzymywać nowe kontrakty również w ramach tej państwowej podstawowej pomocy zdrowotnej dla mieszkańców. Deveris jest u nas taka firma, która naprawdę bardzo smrodzi. Nie można w mieście oddychać i wiemy z tego, że już na przykład Lewica złożyła taki projekt o limit odoru jakiś, żeby był badany. No na razie nie ma tej ustawy, oni mogą sobie robić co chce. I chcę, żeby na przykład pani poseł i 2050 pan Hołownia poparł tą ustawę, która ma być wprowadzona, lub na niej też poprawki, żeby taki ten limit był, ten odorowy, bo naprawdę tu nie idzie nieraz to wysiedzieć, wyjść z okna, taki jest. Jesteśmy dzisiaj po spotkaniu z panem burmistrzem Turku i rozmawialiśmy między innymi o problemach związanych z nieprzyjemnym zapachem generowanym tutaj przez jeden z miejscowych zakładów. Rozmawialiśmy o tym, że Rada Miasta Turku przyjęła stanowisko w sprawie potrzeby powstania, doprowadzenia do końca prac nad ustawą
które toczą się od wielu, w zasadzie chyba lat, nie miesięcy, czyli ustawą odorową. To prawda, w Polsce mamy sytuację taką, że w środowisku chronione są wody, czy to podziemne, czy powierzchniowe, chociaż też z różnym skutkiem. Chroniona jest żywność, chronionych jest wiele elementów, ale tej ochronie taki w sposób instytucjonalny, ustawowy nie do końca podlega powietrze. Nie do końca, bo mamy jakieś normy powietrza, które były, powinny być spełniane, ale całym, tak jak powiedziałam, instytucjonalnym, zorganizowanym systemowo, zasadami, pozwoleniami środowiskowymi i tak dalej, nie jest to objęte. Zapoznam się ze stanowiskiem Rady Miasta Turku, które poprosiłam pana burmistrza, żeby zostało mi przesłane. Natomiast tak, przyznaję, ustawa odorowa w Polsce jest potrzebna i od pewnego czasu jakby uwzględnimy ten brak również w ramach prac Instytutu Strategii 2050.